W naszym ogrodzie przed domem są żółwie. A my lecimy zwiedzać, ale powiem wam, że myślałam, że będzie cieplej, miało być dzisiaj cieplej niż wczoraj. Jednak wracamy do pokoju, bo jest zimno, Piotrek czegoś zapomniał, a ja muszę się przebrać. 11:30, wychodzimy po raz drugi. W ogóle wczoraj albo się... nie jest potrzebna. Czy to nie jest po prostu słońce. A jak nie słońce, to się obtarłam od tego naszyjnika, który noszę. Ale noszę go prawie cały czas i nigdy mnie tak nie obtarł. Ale nie wiem, może się nim bawiłam czy coś. I po prostu od razu mi skoczyło takie... taka... podrażnienie. Chciałam powiedzieć, że wysypka, czy nie jest wysypka. Dobra, i zmieniłam fit na taki. Chyba czuję się w nim lepiej. Ja jestem chłopcem trochę. Wewnętrznie. Dlatego to się spodnie, bo już dwukrotnie. Ja mi śniadanko. Kerfa. Co ty masz za problem? Pizza i ciastko. Kupiłam takie ciastka, bo mnie kusiły, ale poza tym, że wyglądają ładnie, to są mega słodkie i nie polecam. Mm. 1/10. Mm. To super. Idealnie komponują się w smaku. No z pizzą. No z pizzą, a czym? Szkoda, że ta fontanna jest rondem, ale generalnie i tak bardzo ładnie. I tam też ładny budynek. Ogólnie ta fontanna była przeze mnie zaplanowana na dzisiaj, bo dzisiaj planowałam, że jeszcze pozwiedzamy Rzym, a jutro dopiero Watykan. Natomiast jest taka średnia pogoda, więc stwierdziłam, że ubiorę dzisiaj długie spodnie i długą bluzkę ostatecznie. Więc w związku z tym również pójdziemy do Watykanu, bo to był mój outfit na Watykan. No, jedziemy teraz z metrem i wysiadamy właśnie. Gdzieś tam w pobliżu i będziemy zwiedzać. Zobaczymy, co nam się uda zwiedzić. Pierwsze rodzice byli w Watykanie dawno temu i mówili, że nie udało im się wejść do niektórych miejsc, więc my wczoraj generalnie szukaliśmy biletów, które upoważniają do wstępu bez kolejki, ale ostatecznie ich nie kupiliśmy, bo ja właśnie myślałam, że i tak pojedziemy jutro, a idziemy dzisiaj, więc we'll see, ale myślę, że i tak będzie ładnie. Jesteśmy w Watykanie i chciałam wam powiedzieć, że tak jak mówiłam rano, nie mam biletów, w którym można ominąć kolejkę, więc będziemy stać tam gdzieś jest wejście. Musimy stać tu. Tam gdzieś się kończy. I jakby... szczerze to ja bym olała to wejście do tej bazyliki, ale Piotrek chyba chce tam wejść. Do sobą w kolejce. Bawiłem się, schylili, żebym nagrała. Ty chcesz mi zrobić zdjęcie? Watykan zwiedzony w 15 minut. Poszliśmy na lody. Ja mam lody o smaku amareny, cokolwiek to znaczy. Bawiliśmy, nie? Czy może się mylę? Nie wiem, ale on jest biały. A Piotrek ma truskawkę z cytryną. I lecimy zwiedzać dalej Rzym. Za wiele nam nie zostało. Zwiedziliśmy wczoraj w sumie pół Rzymu. A czarna wiśnia. A chillowaliśmy sobie bombę. Większość dnia. Czarna wiśnia. Temo facil, temo fragil, se te trobo, bien trobo. Me se fini, lo tom de revo, le souvenir.
Stefano si. A ze względu na to, że nie poszliśmy zwiedzić Muzeum w Watykanie, to mamy dużo czasu, więc dzisiaj wchodzimy w takie małe uliczki i odkrywamy ich uroki. Co ty robisz? Caramel, bonbon e chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le beau et les parfums de rose. Moi, les mots tendres robés de douceur se posent sur ma bouche et jamais sur mon cœur. Ej, serio? Są takie ciasne uliczki, jeszcze tu ludzie i samochód. A przy okazji to zgubiłam Piotrka. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 parole. Kościele Świętego Ignacego i powiem wam, że to już widać, że jest bardziej turystyczne miejsce, było tam dużo osób, a dodatkowo jest on tak w remoncie troszkę, więc stwierdziłam, że wyjdę i się przewietrzę. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Przyszliśmy sobie do parku, to jest galeria sztuki. Jest przepiękna, zaraz wam pokażę. A Piotrek kupił truskawki, więc zjemy sobie truskawki i poczylujemy. Bo tak naprawdę wszystko, co chcieliśmy w żywie, zwiedziliśmy. Chwilę posiedzieliśmy i weszliśmy do środka budynku. Ja sobie też przebrałam spodnie. Mnie sobie tamto mi trochę obcierają uda. I doszliśmy do... Pokażę wam. Tutaj jest taki ogród i ten budynek, po którego drugiej stronie właśnie jedliśmy truskawki. A tu jest taki taras właśnie z takim widokiem. Właśnie idziemy na Plac Wenecki, bo to jeden z takich obiektów dość popularnych, na którym my jeszcze nie byliśmy. Tak naprawdę chyba ostatni, z tego co kojarzę na mojej mapie, ale jeszcze zobaczymy. I na dzisiaj chyba właśnie Plac Wenecki będzie przedostatnim. Byliśmy tu. Niespodziewanie doszliśmy tam, gdzie byliśmy wczoraj. Przyszliśmy do Kapitolu, żeby zobaczyć Wilczycę z podręczników historii. Oto ona. Jest jakby taka mała. Taka, taki wiecie, słupek i Wilczyca. O, rozczarowana jestem. Przebraliśmy się. Ja tu ewidentnie jestem spalona od słońca, jakby w ogóle wygląda coraz gorzej. Przebraliśmy się i idziemy na randkę. To nie tak, że mam bluzę na randkę, mam pod spodem koszulę, tylko jest zimno. To jest pierwsze, co powiedziałeś na vlogu chyba kiedykolwiek. W sensie tak do vloga stricte. No. No. Na chwilę się rozłączyliśmy, nie mogę patrzeć na ten, dekolt, który mi się tak spalił. Ale na chwilę się dozłączyliśmy i Piotrek poszedł do sklepu jeszcze. No thanks. Fiko, fiko. A ja idę już zamówić nam jedzonko. W sensie nie wiem, czy jej zamówić, ale do stolika, bo powiem wam, czekajcie, żeby nic nie rozjechało, bo tutaj wszyscy tak jeżdżą, że nie wiadomo nigdy. Powiem wam, że... że co? A, że jest troszkę zimno. W sensie mieliśmy w hotelu cały dzień otwarte okno, a dzisiaj wiało, więc było tam zimno. Na chwilę weszliśmy i jakoś mi tak właśnie chłodno, więc nawet poprosiłam Piotrka, żeby mi wziął na później bluzę, bo jeszcze chcemy sobie iść na fontannę
Di Trevi wieczorem. A tutaj w ogóle jest jakiś ładny budynek, ale niestety chyba w remont. Dobra, już jestem przy Casa Maria, gdzie byliśmy wczoraj i lecę jakiś stolik zająć. Jest 20:24:00. Jesteśmy po obiedzie i możemy, w sensie, jakby ja zamówiłam pizzę z mozzarellą buffalo i spodziewałam się, tutaj wam pokażę, jak to będzie wyglądało, a wyglądało jak normalna pizza, ale było w sumie dobre, chociaż imo carbonara lepsza, a Piotrek zamówił prosciutto crudo i... I co? Twoja opinia. A, moja opinia na ten temat. Dla mnie trochę ciasto było za mocno dopieczone, przez to było strasznie twarde, tak na brzegach. Ale tak to było mega dobre. Ale lepsze wczoraj czy dzisiaj? Wczoraj lasagne była lepsza niż pizza, no. A teraz otworzyliśmy sobie takie baby aperolki z Pris i ty już spróbowałeś. No, łyka, w sensie nawet minimalnie zamoczyłem. Dobra, ale w restauracjach dają mniej alkoholu, a więcej Sprite'a albo toniku. A to jest bardziej alkoholowe, myślisz? No, mocne. Nie, no takie powinno być. Dobra? No, fajne jest. No to idziemy pić Aperola, a później lecimy jeszcze na fontannę.